Endorfi Navis F280. Po premierze Navisa F240 chyba wszyscy czekaliśmy na jego większą odsłonę. Ja myślałem, że będzie to 360, lecz producent zdecydował się na wersję 280 mm. Czy to oznacza, że Silentium PC znika? Na pewno nie od razu. Z tego co wiem, to starsze chłodzenia będą jeszcze sprzedawane pod marką Silentium PC, zapewne do wyprzedania magazynów. Po co się robi takie zabiegi? Jest kilka powodów, na przykład nowa nazwa marki jest bardziej uniwersalna, szersze zaatakowanie rynku zagranicznego, czy zaznaczenie kompletnie nowych produktów. A chłodzenia, które wychodzą przy współpracy z Synergy Cooling, to niewątpliwie zupełnie inne konstrukcje niż oferowane dotychczas przez Silentium PC. W niedalekiej przyszłości ma pojawić się jeszcze wersja ARGB tego chłodzenia i możemy z pewnością wyczekiwać wersji 360 mm. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o wstęp i zapraszam Was na dalszą część materiału. Wraz z marką zmieniły się także opakowania. Teraz jest to szary karton z czarnymi oraz niebieskimi akcentami. W środku znajdziemy zestaw montażowy, przedłużkę do wentylatorów, pastę termoprzewodzącą, instrukcję obsługi, podziękowania od Endorfi oraz oczywiście samego Navisa. Ci z Was, którzy oglądali moją recenzję Navisa, mogą bezproblemowo przewinąć do testu, ponieważ nic się tutaj nie zmieniło oprócz chłodnicy i oczywiście wentylatorów. Chłodnica w Navisie to dalej standardowy slim o grubości 28 mm z gęsto upakowanymi finami. Chłodnica jest wykonana z aluminium oraz lakierowana na czarny mat. Mamy także dostępny otwór spustowy, żeby sobie w przyszłości wymienić płyn chłodniczy, lecz niestety jest on zaklejony plombą gwarancyjną, co oznacza, że jeśli ją zerwiemy, to tracimy 3-letnią gwarancję. Fajną sprawą jest jeszcze to, że od razu po wyjęciu z pudełka producent zamontował nam wentylatory i ładnie poprowadził przewody. Co to oznacza? Wyjmujemy z pudełka i jest chłodzenie od razu gotowe do montażu. Bardzo fajna sprawa. Użyte wentylatory to oczywiście fluktusy, lecz teraz w nowej wersji 140 mm. Posiadają one specjalne nacięcia poprawiające odczucia akustyczne i mogą pracować z prędkością od 250 do 1800 obrotów na minutę. Zastosowano tutaj łożysko typu FDB o żywotności 100 000 godzin. Wentylator posiada czteropinowe złącza PWM, męskie oraz żeńskie, co oznacza, że możemy łączyć wentylatory ze sobą, finalnie podłączając tylko jeden przewód do płyty głównej. Blokopompka została wykonana z tworzywa sztucznego, a na froncie mamy szczotkowane aluminium z logiem Endorfi. Niestety, żadnego podświetlenia, tak jak w przypadku poprzednika, tutaj nie znajdziemy. Z tworzywa sztucznego wykonany jest jeszcze ten pająk, który służy do montażu, jest przetwierdzony do blokopompki. Już w poprzedniej recenzji wyrażałem moje wątpliwości co do trwałości takiego rozwiązania, aczkolwiek wygląda to w miarę solidnie i miejmy nadzieję, że nie będzie sprawiało problemów w przyszłości. Jeśli chodzi o podstawę, jest ona sporych rozmiarów, jest miedziana, nie mamy tutaj niestety niklowania i nie widzę jakiegoś większego polerowania. Węże są o długości 35 cm około i są oplecione, lecz niestety według mnie jest to na styk, jest to zdecydowanie za mało, jeśli będziemy chcieli montować chłodzenie na przykład na froncie, to już możemy napotkać niestety problemy. Pompa pracuje na łożysku ceramicznym w zakresie obrotowym od 1600 do 2600 RPM. Zasilana jest za pomocą przewodu SATA i możemy kontrolować jej obroty za pomocą sygnału PWM. Niestety w systemie nie wyświetlają się obroty pompy, możemy je tylko regulować. W testach przy znormalizowanych 35 dB Navis wypada bardzo dobrze, plasując się pomiędzy chłodzeniami typu 240 a 360 mm. Analogiczną sytuację widzimy, jeśli zwiększymy głośność do 39 dB. Kompletnym zaskoczeniem jest test przy 1500 RPM, gdzie Navis F280 zostaje najwydajniejszym chłodzeniem w zestawieniu, przebijając jednocześnie piorunka 360. Niestety 140 mm fluktusy dają o sobie znać, generując ponad 45 dB. Przy maksymalnych obrotach Navis zapewnia wydajność zbliżoną do Pure Loopa, oferując przy tym lepszą kulturę pracy.
240 mm wersja Navisa przyzwyczaiła nas do cichej pompki i tutaj nie jest inaczej, lepszym pod tym względem jest tylko Be Quiet Pure Loop 360. 140 mm wentylatory także dobrze radzą sobie z wyciąganiem ciepłego powietrza z VR-em płyty głównej, ponieważ nagrzała się ona tylko do 57 stopni Celsjusza, podobnie jak w przypadku Be Quieta. Wyniki wydajności tego chłodzenia już znamy, są świetne, ale co z ceną? Jeśli będziecie chcieli sobie sprawić takiego Navisa, to musicie przygotować ze skarbonki 459 zł. Uważam, że jest to cena naprawdę bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, że otrzymujemy produkt, który zapewnia nam bardzo wysoką wydajność, świetny design oraz praktycznie bezgłośną pompkę. Dla porównania dodam, że za konkurencję w postaci np. Be Quieta Pure Loop 280 musimy zapłacić 530 zł, a za Silent Loopa już prawie 700, także różnica jest naprawdę odczuwalna. Chłodzenie jest kompatybilne praktycznie ze wszystkimi podstawkami Intela, tak naprawdę od 1156 w górę oraz AMD AM4 i co bardzo istotne AM5. Fajną sprawą jest jeszcze to, że tak jak wspominałem, od razu po wyjęciu z pudełka mamy zainstalowane wentylatory, poprowadzone przewody, te wentylatory już są ze sobą połączone, więc jedyne co musimy zrobić to podłączyć przedłużkę i wpiąć ją do płyty głównej. Montaż chłodzenia jest bajecznie prosty. Mamy backplate, przekładamy go od tyłu płyty głównej, z drugiej strony dokręcamy dystanse na to chłodzenie i dokręcamy nakrętkami. Ale tutaj niestety muszę coś powiedzieć, ponieważ we fabrycznie nowym chłodzeniu jeden dystans przyszedł do mnie uszkodzony. Na szczęście miałem dystanse od Navisa F240, ale coś takiego nie powinno mieć miejsca i tutaj przydałaby się po prostu lepsza kontrola jakości. To co powinno ulec zmianie w tym chłodzeniu to na pewno też długość węży, ponieważ 35 cm to jest zdecydowanie za mało. Nie rozumiem też dlaczego nie możemy sprawdzić sobie obrotów pompki. Możemy tylko je regulować, ale niestety obroty się nie wyświetlają. Jeszcze co do nowych fluktusów w wersji 140 mm, zauważyłem, że są one zdecydowanie głośniejsze od swoich odpowiedników 120 mm, ale jest to normalne i logiczne. Niestety nie mam innych chłodzeń 280 mm, żeby zobaczyć jak te fluktusy wypadają na tle innych, ale myślę, że jak przetestuję więcej chłodzeń, to na pewno do tego tematu wrócimy. Podsumowując, Endorphin Navis F280 to dobre chłodzenie w dobrej cenie, ale nie otrzymujemy tutaj produktu bez wad i kompromisów i o tym należy pamiętać. Nic tylko pozostaje nam czekać na Navisa w wersji 360 mm, który według mnie nieźle może namieszać na rynku. A tymczasem to ode mnie wszystko, bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania i lajkowania mojego materiału. Do następnych filmów, cześć!